Tragedia w Szczecinie. Przyznała się matka, śmierć noworodka w Szczecinie. Matka przyznała się do winy. Matka noworodka, który w niedzielę zmarł w Szczecinie, usłyszała zarzut zabójstwa. Jak poinformowała rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej, kobieta przyznała się do winy. Dziecko najprawdopodobniej zostało uduszone. W wyniku sprawnie podjętych czynności, zarówno przez policję, jak i przez prokuraturę, ustalono, iż do śmierci dziecka doszło najprawdopodobniej w wyniku uduszenia, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie, Alicja Macugowska-Ryszka. Dodała, że matka dziecka została zatrzymana, usłyszała zarzut zabójstwa. Jak przekazała prokuratura, kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kobiety. Ma być rozpoznawany w środę. Policja została wezwana przez matkę dziecka do mieszkania przy ulicy Emilii Plater w niedzielę wieczorem. Na miejscu było też pogotowie, stwierdzono zgon niemowlęcia. Według informacji lokalnych mediów dziecko miało nie żyć już kilka godzin przed wezwaniem służb.